Wiedza zawsze była tańcem. Pamiętam taki moment na festiwalu Eurowizji. Wszyscy uczestnicy się integrują w jakiejś dyskotece. I Edyta została królową tego parkietu. Najlepsza, najcudowniejsza, najgenialniejsza wokalistka w historii polskiej muzyki musi oczywiście również najpiękniej tańczyć. No ja jej trochę zazdroszczę. Zazdroszczę jej tych emocji, zazdroszczę jej tego, jak wiruje w tańcu, zazdroszczę jej tego, jak wygląda. Mi się szalenie to podoba. Jak obserwuję Edytę, widzę, że taniec sprawia jej wiele radości i z odcinka na odcinek Edyta pięknieje. No my w pierwszych rzędach oglądając ją ostatnio na żywo, byliśmy bardzo podekscytowani widokiem. Idą ciary, proszę Państwa. Edyta, jesteś piękną, wyjątkową, silną kobietą. Jesteś w bardzo dobrych rękach. Janek, Edyta, dajcie czadu. Pamiętam, jak wspierałaś mnie bardzo, bardzo pozytywnie przed moim finałem. Dzisiaj ja trzymam za ciebie kciuki. Edyto, kochana, szczególnie dla ciebie zbieramy tutaj moc, którą ci zaraz prześlemy i w finale się spotkasz z tą wielką mocą. Tango argentyńskie zatańczy para numer 14, Edyta Górniak i Jan Kliment.